Zastanawiasz się, jaki samochód będzie najlepiej współpracował z instalacją LPG? Odpowiedź jest prosta. Praktycznie każdy samochód z silnikiem benzynowym może być dostosowany do zasilania gazowego. Najwygodniejsze i najtańsze w adaptacji użytkowaniu będą silniki z pośrednim jedno- lub wielopunktowym wtryskiem benzyny i hydraulicznymi popychaczami. Niskie koszty adaptacji tego typu silników zawdzięczamy możliwości zastosowania powszechnie oferowanych uniwersalnych instalacji gazowych. Nie trzeba pamiętać o kontroli i ewentualnej regulacji luzów zaworowych oraz o uzupełnianiu płynu do lubryfikacji. To duża wygoda, a zarazem obniżenie kosztów użytkowania. Panuje przekonanie, że silniki z regulowanymi luzami zaworowymi gorzej znoszą pracę na gazie. To nieprawda. One po prostu wymagają nieco większej troski. W nich także można stosować uniwersalne instalacje gazowe. Należy jednak pamiętać o konieczności okresowego kontrolowania i ewentualnego korygowania luzów zaworowych. Ponadto w zdecydowanej większości tego typu silników konieczne jest zastosowanie rozwiązań chroniących gniazda zaworowe. Można to zrobić za pomocą dodatkowo montowanych urządzeń lubryfikacji, czyli smarowania gniazd zaworowych, lub poprzez dotrysk benzyny realizowany przez sterownik LPG. W pierwszym przypadku trzeba stosować płyn lubryfikujący i pamiętać o jego uzupełnianiu. Drugie rozwiązanie jest wygodniejsze. Obydwa wiążą się jednak z dodatkowymi kosztami. Płynu lubryfikującego lub benzyny. Chyba że zdecydujesz się na zastosowanie droższego systemu wtrysku LPG w stanie ciekłym. Wtedy dodatkowa ochrona zaworów nie jest wymagana. Jeśli masz samochód z oznaczeniem DC, EcoBoost, DGT, FSI, GDI, TFSI, THP, TSI czy SkyActiv, to oznacza, jest w nim silnik z bezpośrednim wtryskiem benzyny. Takie silniki także można poddawać adaptacji na LPG. Należy w nich jednak stosować dedykowane instalacje gazowe, czyli systemy specjalnie opracowane do zasilania konkretnej jednostki napędowej. Producenci cały czas je opracowują, a lista silników z bezpośrednim wtryskiem benzyny, które można dostosować do zasilania LPG, stale się wydłuża. Silniki z bezpośrednim wtryskiem benzyny są póki co najdroższymi w adaptacji na zasilanie gazowe jednostkami napędowymi. Ale obecnie najpowszechniejsze systemy sekwencyjne także były swego czasu bardzo drogie, a teraz są niewiele droższe od używanych jeszcze czasami najprostszych instalacji mieszalnikowych. Reasumując, jeśli masz możliwość wyboru, wybierz samochód wyposażony w silnik z pośrednim wtryskiem benzyny i hydraulicznymi popychaczami. Nie obawiaj się jednostek napędowych z regulowanymi ręcznie luzami zaworowymi. Dodatkowe koszty w postaci regulacji zaworów i płynu do lubryfikacji czy dotryskiwanej w czasie jazdy na LPG benzyny z nawiązką zwrócą się w obniżonych o połowę kosztach eksploatacji. Choć producenci instalacji LPG rozszerzają gamę obsługiwanych silników z bezpośrednim wtryskiem benzyny, to wśród nich możesz trafić na jednostkę napędową, której adaptacja na LPG aktualnie nie jest możliwa. Zamierzasz kupić samochód i masz dodatkowe pytania o LPG? Zapytaj praktyka.